codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. W temacie dla reportera w czwartek, 15 minut po 9:00. Witamy naszego gospodarza, Jarka Adamka. Dzień moje, dobry. Moje uszanowanie szanownym koleżeństwu oraz państwu oczywiście. I zapraszamy od razu pod numer telefonu. 65 529 5529. Już mamy. Ktoś dzwoni. Dzień dobry. Ale jeszcze poproszę ściszyć radio. Halo, dzień dobry, Radio Elka. Pozdrawiam was. Pani Wiesława. Cały zespół. 24 w niedzielę śpiewaliśmy w górze. Szkoda, nie było was. Dlaczego, nie wiemy. Pewnie. Śpiewaliśmy o Lwowie, o Wilnie. Zespołu było 29. Byli dzieci, młodzież i starsi. Pani Wiesławo, gdyby oczywiście bąsoszanki. Pani Wiesławo, gdyby pani ściszyła radio, bo my tu mamy echa. Nie dam rady, bo mam uszkodzone radio. Mam bardzo uszkodzone radyjko. Nie mogłam się do was dodzwonić. Dobrze, pani Wiesławo, dziękujemy ślicznie za pozdrowienia. Pozdrawiamy serdecznie wąsoszanki. Wszystkie was całujemy po prostu z Grzegorzem. W dłonie i po prostu duchowo. I w czołka. I w czołko również. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego, pani Wiesławo. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się wybrać na koncert razem z Jarkiem. Ja bym do samego Wąsosza pojechał. 65 529 5529. Bardzo państwa prosimy, żeby te radio ściszać, bo my tu siedzimy z towarzystwem, czyli z Patrycją i z Grzegorzem w słuchawkach. I słyszymy takie... I to w słuchawkach to jest po prostu tak, że mam... Przewala się po prostu po głowie taka formuła 1 w tym momencie. Jeden dźwięk, drugi dźwięk, trzeci dźwięk. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Zapraszamy 65 529 55 29. 65 529 55 29. Dzisiaj czwartek, 28 kwietnia. Piękna pogoda. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj państwu przy tej pogodzie się nasunie na serce, na duszę. Ja jeszcze szybciutko, bo wczoraj były dwa pytania dotyczące gminy Święciechowa. Jedno pytanie dotyczące ulicy Produkcyjnej. Dlaczego tam tak wolno trzeba jeździć, bo wprowadzono tam ograniczenie prędkości, a pan mówi, że tam przecież nikt nie mieszka. Nowa ulica, świeżutka, ładna. Rozmawiałem z panem wójtem i powiedział, że na życzenie mieszkańców, którzy tam obok mieszkają, po pierwsze, oni co prawda mają taką swoją drogę dojazdową, ale jednak bardzo wnioskowali o to, żeby tam było ograniczenie. A po drugie, tam jest firma kurierska i tam również w nocy te pojazdy jeżdżą, które te różne bardzo państwu potrzebne towary dowożą i wywożą. Dlatego właśnie, żeby oni w tej nocy także no, nie za szybko tam jeździli, to ograniczenie jest wprowadzane. A drugie pytanie dotyczyło długich nowych i podłączenia do wody. No pan wójt powiedział, że no, tam się pojawia taki problem, który zresztą dotyczy wielu miejscowości wokół Leszna, że coraz to nowe działki są wydzielane. No i czasem te działki są kawałek od wodociągu. W związku z tym no nie ma na razie takich inwestycji planowanych, żeby tam ciągnąć te wodociągi. Dlatego w tym całym warunkach zabudowy, to się chyba tak nazywa, wskazywane jest to, że jednak trzeba mieć jakieś zaopatrzenie w wodę, a jeżeli tam nie ma wodociągu, to trzeba kopać studnie. Takie było wyjaśnienie pana wójta. To już wiemy, a teraz dowiedzmy się, co u naszych słuchaczy słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę pana, ja kiedyś tam dzwoniłem w sprawie tej tablicy żółtej w Strabagu, co się tam miała, co leżała przy Siódemce tutaj w tym parku Johnstona i ta tablica jest usunięta. O, pięknie, pozdrawiamy. No, został tylko ślad w postaci tam suchych liści, które się znajdowały pod tą tablicą, ale po prostu firma usłyszała ten apel i tam może pana interwencję, także nie ma tej tablicy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Strabag, oni są pewnie panu bardzo wdzięczni, bo oni 3 miesiące szukali tej tablicy, nie wiedzieli, gdzie ją mają. Tam się okazało, że leży znaleźli sobie w liściach. Te liście myślę, że wywieje nam tutaj niedługo i może jak ktoś pozamiata. Albo trawa przykryje i użyźni się tak sama. Jest. Fajnie, że się taki drobiazg, ale rzeczywiście nie wyglądało to ładnie, jak się chodziło tamtym parkiem koło Siódemki. 65 529 5529. Odbieramy, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja wczoraj zgłosiłem ten ograniczenie szybkości na Kurskiego 6, Ksefryna Kurskiego 6. Ja bym trochę poczułem, że trochę zdenerwowany i nie wydawał rozkazów, tylko chciałbym przeprosić i chciałbym żeby po prostu założyli ten znak ograniczenia szybkości, bo to chodzą dzieci z pieskami, matki z pieskami, rowery jeżdżą, samochody jeżdżą, także i kupę kurzy jest, a tu nie są żelazone jak wariaty. I także bym chciał po prostu taką serdeczną prośbę mam, żeby po prostu tą ulicę oznakować po prostu. Dobrze, tylko ja już też wczoraj tłumaczyłem, że to są takie sprawy, które idą na komisję do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym to tak nie jest, że z dnia na dzień, tylko no tam komisja musi się przyjrzeć, pewnie zrobić wizję lokalną, sprawdzić ten teren. No więc po prostu przekażemy ten wniosek, natomiast no później, jeżeli dostaniemy informację zwrotną, powiemy Państwu, co ta komisja zdecydowała, czy tam należy takie ograniczenie wprowadzić, czy nie. Także to są takie rzeczy, że jak wczoraj Państwo zgłaszaliście, no to aż tacy szybcy nie jesteśmy, żeby już dzisiaj ta tablica była. Ale złożymy to zapotrzebowanie w Państwa imieniu. No, zobaczymy, jak się do tego ustosunkuje szanowna komisja, składająca się zresztą nie tylko z radnych, ale i także z wielu innych osób, na przykład z policji, z przedstawicieli różnych organizacji, które no, wspólnie naradzają się nad tym, jakie rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w mieście Lesznie wprowadzać. 65 529 5529. Zapraszam bardzo gorąco do dzwonienia do za 15:10 jak zawsze. I proszę się nie wahać i wybierać ten numer na klawiaturach. Ktoś wybrał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię z Rydzyny. Chciałam powiedzieć, że przy szkole podstawowej zakładali takie znaki. Przejście dla pieszych, dla dzieci i taki ten panel słoneczny tam, żeby działało. I rozkopali chodnik, ładnie wszystko pięknie założyli, dziurę zasypali, a kostka leży obok. Aha. I może by, żeby to skończyć, żeby to ładnie wyglądało, bo akurat to jest na środku chodnika, ani przejechać, ani porządnie przejść, bo dziura jest piaskiem zasypana, żeby to dokończyli po prostu. Okej. Czyli chodzi o chodnik wzdłuż tej głównej drogi przez Rydzynę, tak, obok tej rozbudowującej się szkoły. Tak jest. Mm-hmm, dobrze, poprosimy pana wójta, burmistrza, przepraszam, Rydzynie jest burmistrz, żeby był łaskaw tam jakąś ekipę skierować. No bo ta kostka leży obok i niepotrzebnie. Będzie ładnie założona, będzie ładnie zrobiona. Tak, no pewnie jakieś kamieniarzy trzeba znaleźć. Ja nie wiem, jak tam dzisiaj wygląda sytuacja na rynku prac kamieniarskich, ale no pewnie roboty jest na parę godzin tylko. Dokładnie. Ale dobra, to tam panu dziękuję burmistrzowi bardzo, albo panu wiceburmistrzowi się kłaniamy pięknie i prosimy, bo to rzeczywiście tamtędy całkiem spory ruch pieszy i rowerowy też jest prowadzony. 65 529 5529. Mamy kolejny telefon. Witamy, dzień dobry. Halo, dzień dobry panie Jarku. Dzień dobry panu. I witam pana Grzegorza. Dzień dobry. Tak, przejazd przez Kuczynkę, miejscowość w gminie Krobia. Aha. Przecież tam już nawet samochodem nie idzie przejechać, a ciągnikiem to też trzeba się zastanowić, żeby też tam jechać. To prawda, jechałem tamtędy w święta. Bardzo wprowadzono naturalne... Ja wiem, że tam ma być wprowadzony remont całej tej drogi, ale nie wiem, pan burmistrz się zastanowi trochę. Wie pan co, ja z tego co pamiętam, tam było takie wyjaśnienie, że rzeczywiście remont tam się szykuje. Aha. Natomiast póki co to też ma zniechęcać kierowców do, zwłaszcza większych rzeczy, do skracania sobie drogi przez Kuczynkę tam na Pudliszki. Ale zakaz jest zniesiony. W sensie nie, że, no, nie, że jest zakaz, bo to wtedy nikt by pewnie nie mógł tamtędy jechać. Natomiast wiem, że remont się szykuje. Natomiast kiedy on będzie, spróbuję Aldonę Bycką-Jaskierską zapytać, bo wiem, to jedynie pan burmistrz chyba wie. Ona o tym pisała. Znaczy ja teraz znowu pan burmistrz, panem burmistrzem, natomiast czy to jest droga gminna, czy powiatowa oczywiście, nie? To jest droga powiatowa. No jak powiatowa, to pan burmistrz tutaj w tym momencie nie jest...
właścicielem, znaczy właścicielem jest gmina, no ale wtedy już Gostyń, starostwo. Może tam się jakieś już poczyniły sprawy dotyczące przetargów. Spróbuję Aldonę Bryską-Jaskierską, naszą reporterkę gostyńską, zapytać, czy tam coś wie, czy tam się posunęła sprawa remontu tej drogi. Natomiast rzeczywiście jechałem sobie 15 na godzinę, podziwiając uroki Kuczynki. Ale panie Jarku, był robiony przejazd kolejowy i też cały tabor, wszystko szło przez Kuczynkę. Powiat obiecał, że będzie wyremontowana ta droga, ona ciągle stoi w miejscu. Jak powiat obiecał, jak to mówią? A przejazd był remontowany już 2 lata temu. Wie pan, jak to jest, tak? Ja panu powiem, jak moja żona mnie poprosiła ostatnio, żebym jedną śrubkę przykręcił, to tak musiała się przez tydzień przypominać, nie? No, bo jak facet obieca, że coś zrobi, to zrobi i nie ma co mu co roku przypominać. Nie, oczywiście będziemy sprawdzać, czy tam już ten przetarg na ten remont jakoś poszedł do przodu. Dziękuję bardzo. Kuczynka, byłeś kiedyś? Być może, tylko nie pamiętam. A w niestety. Kuczynie byłeś? Też nie byłem. No widzisz, ile jeszcze przed tobą? A to tak niedaleko. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Halo, halo. No dzień dobry panu. No proszę pana, ja dzwonię, dzień dobry przede wszystkim, w sprawie drogi z Dąbcza do Maruszewa. Ten odcinek krótki i nie chodzi mi o drogę, tylko chodzi mi o te drzewa. Teraz puściły liście i teraz dopiero widać, które są suche gałęzie. Niektóre nawet wiszą na drugiej. No, tylko czekać, aż komuś na głowę spadnie, na szybę czy cokolwiek. Czyli pielęgnacji jakiejś by pan potrzebował. Tak jest. I to nie jest, nie tam jedna, dwie gałązki. Co drugie drzewo tak wygląda. Dąbcze, Maruszewo. Oczywiście musimy sprawdzić, kto jest właścicielem drogi. Być może powiat. Pewnie tak. Ale pewności nie mam, to w powiecie zapytamy. I prośba o pielęgnację drzew, które tam są, czyli te suche by trzeba było wywalić. I to są konary takie, niektóre nawet dość grube. No dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. A ile w lasach jest powalonych drzew i takich nie tylko przewróconych, ale wyciętych, leżących, to się w głowie nie mieści. Nie widziałem tylu. No z lasami... No, teraz tak po tym takim wianiu bardzo ostrym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przypominam, że mamy niestety plagę wszelkich szkodników drzew, korników i tych takich, co to te nazwy mają takie trochę zabawne, jakieś tam dębowe, jakieś tam robaczki. No i w związku z tym pewnie też dużo drzew poszło pod piłem. A poza tym gospodarka jeszcze leśna do tego. Tam skomplikowana sprawa niezwykle. Mamy telefon. Dzień i dobry. I odbierzmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzwonię z Zielisy Zaborowo. Mam takie 3 tematy. Można? Bardzo uprzejmie proszę. Zaborowo. Co tak tam? Jest. Pierwszy temat to jest park Rynek Zaborowski. Od kilkudziesięciu lat już przez Rynek Zaborowski chodzili mieszkańcy, którzy przez ten czas wydeptali idiotyczne tam ścieżki. Teraz po zagospodarowaniu przez ułożenie tych kostki i zasianiu trawy one zginęły, a po otwarciu parku ci sami mieszkańcy będą przechodzić przez ten park, mając zakodowane stare ścieżki, którymi na skos przez park będą biegnąć do autobusu, który jest tam po drugiej stronie, nie widząc, że niszczą tą trawę. Ponieważ projektant chyba nie uwzględnił tego przyzwyczajenia tych ludzi, nie zaprojektował przejść do przystanku, wystarczyłoby dodatkowo może te miejsca utwardzić. Taką miał prośbę, propozycję. Dla mnie to jest zabawne, ponieważ wiem, że na świecie tak się tyczy ścieżki, najpierw się puszcza ludzi i patrzy się, jak oni idą, a potem się te miejsca utwardza, ale no, widocznie pan projektant inną szkołę wyznaje, że jednak trzeba na przekór. Może jakby tam było trochę to głośniej, to może coś by tam do tego potrzeb, jeszcze jest to otwarte w tej chwili. Nie obiecujemy, ale powiemy, bo po prostu będzie i tak wydeptana trawa, i tak będzie wydeptana trawa. Druga sprawa. Coś nam się tutaj niestety zepsuło. Prosimy pana jeszcze raz o telefon. Coś... Rozerwało nam się. Albo pan się docisnął jakoś do słuchawki. Mi się to czasem zdarza, że jak za mocno docisnę, to... Ja też, tym bardziej, że mam dosyć obfity pysk, że tak policzek powiem. Policzek masz, tak. Ten, zwłaszcza ten od strony słuchawki. Halo, dzień dobry. Halo, drugi temat. Mamy 3 tematy. Fajnie, drugi? Drugi temat to jest podziemne przejście pod torami przy ulicy Okrężnej. Tunel oddany do użytku.
roku, tylko nie uwzględniono w nim wykonania poręczy na ścianie dla osób starszych, dzieci lub niepełnosprawnych. Od zimą, gdy było tam ślisko, nie można było czegokolwiek się uchwycić, bo tylko są gołe ściany, a tunel jest dosyć długi i głęboki, także dla tych ludzi to trochę jest kłopot i nie zawsze jest posypane, w związku z tym... Brak poręczy, dobra. Chociaż jednostronnie tą poręcz by się zrobiło. I trzeci temat to... Tak, teraz trzeci temat. Można? Tak, tak, słuchamy. Ja do tego pana, który mówił na antenie, że Kościół nic nie robi dla Ukraińców. Jest to nieprawda, dlatego że w naszej parafii Zaborowie ksiądz i parafianie kilka tygodni temu dzień, noc pracowali na plebanii, żeby adaptować i umeblować mieszkania. I dwa mieszkania proboszcz oddał dla dwóch rodzin, dla mieszkańców, dla Ukraińców. Podobno w Gronowie też jest udostępnione takie mieszkanie. Tak, 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 tak. A pan ten okazję by miał, żeby teraz ewentualnie uzupełnić tym rodzinom opróżnione lodówki i trochę pomóc, albo coś pomóc, a ponadto jeszcze to wiemy, że Caritas przy kościele robi tak dużo, że robi więcej niż nasz owsiak czy inne organizacje. Ja tu nie, wie pan co, ja szczerze mówiąc nie lubię takiej rywalizacji, kto więcej robi, bo to tak zaglądanie, kto to i robi. Dobrze, że robi. Jeden robi, tak, drugi robi. Chwalimy Caritas, chwalimy inne organizacje, także tą, jak ona się nazywa, Wielką Orkiestrę. Także fajnie, pozdrawiamy bardzo serdecznie Zaborowo, pozdrawiamy przy okazji parafian zaborowskich, którzy na pewno także sami się mocno zaangażowali, zarówno rzeczowo, jak i finansowo. Chwała wam i na, w tej i innej rzeczywistości. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Uprzejmie. Wszystkiego dobrego dla Zaborowa. I teraz krótka przerwa. Wracamy do tematu, wracamy także do naszej linii telefonicznej, która w tym momencie jest wolna. 65 529 55 29. Tak nam tutaj dzisiaj dobrze idzie, więc mam nadzieję, że dalej też będą państwo dzwonić i pogadamy sobie tak od serca o różnych sprawach, bo widzę, że dzisiaj towarzystwo takie jest bardziej milczące w audycji, więc tak, tak, ty nic nie mówisz, Patrycja, nic no nie bo mówisz. Wszystko już powiedziałem wcześniej. Tylko patrzycie z takimi dużymi, szeroko otwartymi oczami. My patrzymy na oba Porszaki i Igi Świątek, sobie tak przyglądamy się. Takie coś. Takie coś. A widzisz. No dobrze, już za późno, żebym się nauczył grać w tenisa. No ale zawsze możesz pokibicować. Ale zawsze mogę sobie kupić Polszaka, prawda? Ja na przykład w ogóle nie znam się na zasadach, wiesz, punktacji w tenisie i patrzę, nie widzę, ale cieszę się. Aha, że tam... Jak wygrywa, to cieszę się bardzo. Tam od razu jest 15 punktów. No ja właśnie nie rozumiem tego do końca, ale okej. Okay. Jak strzelisz bramkę, to jest od razu 15 punktów. Tak, tak. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Halo? W sytuacji takiej, jak kiedy właśnie są takie dziury, to ja wiem, że ma pan zgłośnione radio, więc gdyby pan ściszył to radio, to my się słyszymy w słuchawce. Ja odzwonię odnośnie placu w Zaborowie. Plac w Zaborowie, słuchamy. No jest tam ta stara... No. Jest tam po prostu stara studnia, niezabezpieczona. Jest plac odnowiony, a niestety płyta betonowa jest niezabezpieczona, więc przy takiej inwestycji warto byłoby to zrobić. Okej, rynek Zaborowski, stara studnia, płyta i ta płyta by się przydało ją zabezpieczyć. Dobrze, dokładnie. Betonowa, notuję, żebym dokładnie oddał pańską myśl do zabezpieczenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Zabezpieczenia, a nie do zaborowienia. Zabezpieczenia. Zaborowienie to by było takie posadzenie boru, tak? Zaborowienie, tak, to jest zalesianie. Tak. Mm-hmm. Tylko, że taki bardzo wtedy zalesiasz tak na solidnie, tak. Mm-hmm. Od razu tak staropolsko, tak piastowsko wręcz bym powiedział. 65 529 5529. Jeszcze 9 minut naszej audycji, więc śmiało słuchajcie, kochani, dzwońcie, bo to różnie może być jutro z tym zadzwonieniem się, więc nie zostawiajcie tematu na jutro, tylko dawajcie tematy dzisiaj. Dajcie znać, co tam się dzieje, nie tylko w Zaborowie, ale jeśli jest jeszcze jakiś problem w Zaborowie, to jak najbardziej chętnie przyjmiemy temat. Dzisiaj już mamy zasadniczo Leszno, Rydzynę, Kuczynkę, czyli gminę Krobia. I mamy kolejny telefon. Dąbcze, zobaczymy co dalej. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. Dzwonię w sprawie w sumie roślinności na osiedlu Grzybowo w Lesznie. Od 2 lat nie pojawiła się tam żadna ekipa do obcinania. Takie krzewy są posadzone, bardzo kujące, nazywają się berbery. One się strasznie rozrastają. W tej chwili już praktycznie połowę chodnika w niektórych miejscach zajmują. Jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci, które tam się jeżdżą rowerkami i spacerują i tak dalej. No te krzewy niestety trzeba często przecinać, tą odmianę, więc można by po prostu zgłosić gdzieś do firmy, do zieleni miejskiej, żeby się w końcu pojawili i zrobili z tym porządek, bo nie wiem, kto to ma przecinać i tak dalej, nie? A to jest bardzo niebezpieczny krzew. W sensie niebezpieczny nie, że jadowity, tylko że po prostu można się wywrócić o niego. Niby tak, że może wyrządzić po prostu krzywdę, nie? Dobrze, szczególnie teraz tak, dzieciakom. To są krzewy, które rosną przy drogach? Tak, przy chodniku pod drzewami. A tak, mniej więcej jaka okolica Grzybowa? To jest na całe wzdłuż całego osiedla posadzone. Wzdłuż osiedla. No. Także no, nie jest to odmiana wskazana właśnie do sadzenia, bo są odmiany kolumnowe również. No tą odmianę trzeba niestety często przecinać, nie? Więc... A, tu pani ekspertka się odezwała. Ja nie wiedziałem, no, że... Ja nie wiedziałem taki... w ogóle, że istnieje coś takiego, jak pani powiedziała, gerbera i... Berbera. Berberys. Czegoś? Tak, berberys. Nauczyliśmy się wreszcie dzisiaj czegoś. Dzisiaj moja wiedza pani po prostu na temat roślin, botaniki znowu została rozszerzona. Istnieje coś takiego jak berberys, który jest w dodatku, nie jest kolumnowy, ale może być kolumnowy. Tak. Kolumnowy jest dobry, niekolumnowy jest zły. I ten tak, niekolumnowy... Może w zieleni miejskiej, takiej publicznej przestrzeni. Znaczy, wie Państwo, może im wcisnęli ten zły, bo to czasem tak jest, że człowiek w internecie no, ale po prostu, kupuje... No, trzeba to zaraz tak przycinać, no, no trudno. Dobrze, poprosimy. Ale ładnie wygląda, zajrzałem bardzo sobie ładnie do internetu. Ale ty ten kolumnowy widzisz. Nie, ten taki zwykły, ładny. A zwykły jest, taki, słyszysz, zły, no. A kolumnowy jest dobry. To już piszą. Szukaj kolumnowego. A oni pewnie, ktoś im wcisnął na Allegro, po prostu nie to zdjęcie było. Więc prosiłabym, żeby gdzieś tam było tej zieleni, żeby w końcu ktoś to przyjechał poobcinać, bo po prostu nie wiem, kto ma to robić, nie? To znaczy, ja pani powiem, jeżeli idzie o roślinność w pasie drogowym, no to tutaj tak decydujący jest zarząd dróg, który zleca te prace, więc musimy to ustalić, jak to jest pas drogowy, to miejski, to miejski zarząd dróg po prostu zleca, a jeżeli to jest poza pasem drogowym, no to już pewnie zieleń miejska. Dobra, znaczy pewnie i tak zieleń miejska to będzie robić, ale droga taka służbowa jest, że przez miejski zarząd dróg. Dobra, dziękuję pani bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, miłego dnia życzę. Ja sobie to zapiszę. Ja ładnie błysnę w domu, małżonce. Małżonka powie, ja to wiem od dawna. Nie, ona by powiedziała, słuchaj, może byś tak raz na ruski rok kwiatka przyniósł, a ja powiem, a nawet ci berberys przyniosę. Sen na szarpie na Grzybowie. Oczy by jej po prostu wyszły z orbit. Berberyjsko. Dzień dobry, witamy serdecznie, kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, tu już było kilka razy głoszone w sprawie tego zwolnienia, progu zwalniającego na Grunwaldzkiej, nie? No jakoś nie wiadomo, czy się coś posuwa, czy nie. Bo teraz jest znów zrobione na Konkolskiej, naprzeciwko cmentarza, no coś pięknego to jest, nie? Tam jest wyniesione przejście i pan takie przejście sobie życzy na Grunwaldzkiej. Tam na środku Grunwaldzkiej, jak mniemam, tak? No, w przejście 21 tego października. Tu, października. No, no dobrze, wie pan, no to zgłaszamy, natomiast no też pewnie rozpatrywanie tych ewentualnych próśb trochę trwa, ale dobrze. Grunwaldzka 21 października, czyli tak, tutaj ta... Tak, tu było już kilka razy było to głoszone, tam przez kilku ludzi nawet, bo to odśledzę wciąż to tak wyniesione... słuchać, ale nic na razie nie ma. Tu ładnie zrobione i na 17 stycznia ładnie zrobione, a... Czy tak szczerze mówiąc, widzę, że tak mniej więcej po 2 na rok są robione, więc takiegoś tempa straszliwego nie ma, żeby mnóstwo tego robić. Natomiast myślę, że to miejsce rzeczywiście się nadaje do takiego... Na pewno, bo przecież jak tu jestem tak blisko tego mieszkam, no to widzę, co tu jest, nie? No. To jest. Mam naprawdę bardzo ciężko z przejściem do tego
A kolejka się robi od razu, że... No tu oczywiście uczulamy zawsze kierowców, tak. Bo tam faktycznie... A jeszcze słabo widać, nie? Bo tu nie ma pasów, nie? Bo nie można namalować, tak. Tylko a ludzie spoza Leszna no w ogóle nie zdają sobie sprawy, tak. Że tamtędy taki ruch idzie, ale Leszczyniaki czasem zapominają. Także uczulamy, szanownych kierowców, jak jeździcie ulicą Grunwaldzką, tą północną częścią Grunwaldzkiej, czyli tak, od Alei Jana Pawła do Niepodległości, to tam jest takie przejście dla pieszych, niedaleko... Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy. Jarek od razu otrzymał nasiona berberysa. Wyobrażacie sobie? Trzy. Nasze koleżanki tutaj z działu reklamy są nieocenione. Ja bardzo koleżankom dziękuję, tylko jeszcze uciekły już, a chcę zapytać, a jest, stoi za szybą. Pytam, pokiwaj głową tak lub nie, czy to jest jadalne? Tak? Jest jadalne. No to mam. To nie jest ten trujący. To mam śniadanko. Trzy. A miałeś żonie zanieść i pokazać? Nie, nie, żona to dostanie w ramach kwiatostanu jakiegoś, bo to pewnie kwitnie. Skoro ma nasionka, to jak mnie mam, kwitnie. Uważaj, bo mogą być halucynogenne. Ej, ja jakby były halucynogenne, to niby już ich by nie było. Mamy jeszcze odbieramy jeden telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja z taką informacją, panie Jarku, berberys stosuje się jako dodatek do wieńców pogrzebowych, więc radziłaby raczej żonie tego nie dawać. Aha. Dobra, czyli jak moja wiedza się poszerza, proszę państwa, jest jadalne i stosuje się do wieńców pogrzebowych. Więc teraz w ramach nauki survivalu, gdybyście przymierali głodem, znajdźcie cmentarz. I tam se naskupcie tych ziarenek berberysu i przeżyjecie. Dziękuję pani bardzo. Słuchajcie, berberys. To będzie, przy moim R to w ogóle jest genialne słowo, bo... A powiedz jeszcze raz. Berberys. Bardzo ładnie. Ładnie, nie? No, tak. Widzisz. 65 529 5529, jeszcze ostatnia minuta naszej dzisiejszej audycji, więc w sprawach botanicznych i nie tylko zapraszam. A skąd ona miała berberys pod ręką? No to chyba właśnie w naszym ogrodzie. Mamy to w ogrodzie? Musi być tutaj. No jeszcze mnie wycieczka dzisiaj czeka. 65 529 5529. Jakoś widzę, że już chyba nam się tutaj wyczerpuje pomalutku audycja, bo już lampka nie mruga. U nas telefon nie dzwoni, tylko mruga to oczywiście. Radiowe uwarunkowania, więc... Julka pisze, że nie mamy w ogrodzie. Ale nie wiem, ona nosi, ona nosi. Ona dodaje do jogurtu sobie. A, bo ona jest taka fit i ona sobie wydłubała sobie z musli, żeby mi to przynieść. Odbieramy ostatni telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać, dlaczego ulica Wyszyna wybra się z 21 października? Dlaczego ulica... Momencik. Dlaczego ulica nazywa się 21 października? No właśnie, dlaczego? O to pani pyta. Już odpowiadam. Otóż 21 października 1939 roku Niemcy rozstrzelali 20 obywateli miasta Leszna przy murze więzienia na placu Kościuszki. I pochowano ich przy właśnie alejce wiodącej obok cmentarza parafialnego i dlatego tę alejkę nazwano nazwą 21 października. Aha, jeżeli się pani przejdzie tą alejką w stronę cmentarza, to idąc w stronę karczmy Borowej, po prawej stronie ma pani takie miejsce, gdzie są te mogiły. To taka ciekawostka, jeżeli idzie o zwiedzanie naszego miasta. O, super. To już dzisiaj kolejna ciekawostka z serii nowych ciekawostek. Ale tym razem ja mogłem komuś przekazać taką rzecz, a nie... O, super. Jakby ktoś nie miał pomysłu, to ja się urodziłam 22 lutego, to może się jakaś ulica będzie tak nazywać. A ja pani tego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Gdyby pani 22 lipca się urodziła kiedyś, to jeszcze... W każdym mieście by pani miała ulicę. No ale to trzeba trafić. No, a ja... Ale to też kiedyś. Ale ja mam za 3 tygodnie urodziny. Wszystkiego najlepszego, bo zapomnę. Szykuj prezent. Berberys. Ale w nasionach tylko. W wieńcu. Proszę państwa, dzisiaj to już wszystko. 15 po 11 pomagamy Ukrainie, a jutro temat dla reportera o 9.15 jak zawsze. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.